Dzień dobry, moje mi się kolorowe, witam was w kolejnym odcinku z Track Manioni 2020. Witam was w kolejnym odcinku z Marodzenia Kulfonika. Co ja wam będę przedłużał? Bawmy się razem w to marodzonko. Dzień dobry, Kulfoniku. Kto się bawi, to nie się bawi, okej. Okay. tak się bawi, Kulfonik! W Track Manioni, w Track Manioni 2000, no nie, to już nie leży. Dzień dobry, Kulfonku. O, taki sobie, był dobry, ale... Ale zaczęliśmy grać w moją ulubioną grę. Jak się o Track Mania 2020, to sobie się, no... Ej, ale powiem tak po młodzieżowemu, bardzo po młodzieżowemu, nawet nie wiem czy załapiesz, ale mnie też ta gra mrozi, bo to taki cringe to mrozi. Ej, ale faktycznie mogłabym mrozić teraz, o tak. ja się nie znam na tych tekstach wszystkich, ale dla mnie ona też jest taka trochę cringe'owa ta gra, ale zaczynam się do niej troszeczkę bardziej przekonywać. Bo... Wiesz co, przekonać to się można do jeżdżenia multiplum, ale nie w Trackmanii, okej? Bo powiem ci szczerze, że mam wrażenie, że jest po prostu za tutaj w tej grze, jest przekombinowana, ale no powiem tak, no trzeba iść z duchem czasu. Poza tym ona z jednego podstawowego względu mrozi. Bo są ice'owe odcinki. Ale w dwa stadium też są. Czym? W dwa stadium też są. No, znaczy tam to jest bardziej chyba plastik niż może. Właśnie zrobiłem 568 local record. Jaki ja jestem dobry w tej grze. 765. Kurde, jestem czwarty w tabelce, chłopie. Ty się... Kozak, nie? Musisz się uczyć po prostu od najlepszych. No, także no, tak. Przy tych upałach to mi nie wychodzi uczenie się, wiesz? To się nie da, po prostu to się nie da egzystować. To jest po co to tak grzeje? A powiem ci, że u mnie dzisiaj, jak to nagrywamy, jest ok. W sensie jest 19 stopni i... O kurde! I spadł deszcz i jest w ogóle fajosko. No u mnie wczoraj niby miała być też jakieś opady i burze, ale nic z tego nie wyszło. Na chwilę obecną mam otwarte okno, wentylator dmucha i jest 28 stopni w pokoju, wiesz? Nie, to u mnie jest, powiem ci, jak to mówi młodzież w moim wieku, git lesiosko. Okej. Chciałbym tak. Ostatnio słyszałem w radiu właśnie taki, wiesz, no ten prezenter, no nie też tam powiedzmy, no po 30 i młodzież w moim wieku, jak to mówi, strasznie mi się spodobał ten tekst. Mówię, muszę wykorzystać. Oj. No nie, no jest do tego stopnia gorąco, że ja już jestem gotów wydać 4-5 stówek na to, żebym jednak zrobić klimatyzację w multipli, wiesz, bo tak nie do końca dmucha tak jak powinna, więc także... To mniej. Nabicie plus czyszczenie to są 200. Samo nabicie tak, ale dzwoniłem do znajomego takiego, który się zajmuje i on mówi, że on nabijać nie nabija. On mówi, nie spieprzy sobie renomy samym nabiciem, gdzie... No, skoro... Znaczy się czyszczenie jak czyszczenie, wiesz, on robi pełny serwis, że tak to ujmę, nie? Bo faktycznie większość firm powie, że chcesz nabić, to jedziesz i nabijają i mają cię dupoko w głębie, nie? A jak ci po tygodniu zejdzie z powrotem, no to... To poszło parę stówek, nie? No tak. Gość to robi tak, jak Bóg przekazał, czyli sprawdzanie szczelności, ewentualnie wymiana jakichś o-ringów, takich rzeczy. Żeby to działało po prostu, nie? No to globo, no to faktycznie, no. To ten... Słuchajcie, bo jak to nagrywamy, to już ruszyło Brodaci Seasons. Ja mam szczerą nadzieję, że wszystko poszło zgodnie z planem. Ja, no wiecie, musicie sobie zdawać też sprawę z tego i ja będę bardzo o to walczył, żeby wróciły jakieś tam piękne czasy naszego serwera i wiem, że tutaj jest grupka, która kibicuje, żeby to się nie wydarzyło, no ale to, że tak powiem. No są takie grupy, które za cel punkt honoru sobie obejmują, żeby uprzykrzyć komuś życie, no ale no, nie przejmujemy się nimi. Natomiast to jest tylko i wyłącznie Minecraft. Właśnie, jakieś... no, nimi się trzeba przejmować, bo to jednak jest poważny problem psychologiczny, nie? To jednak... Tak, to prawda, że... Tak, to coś z głową mnie tak mają bardzo mocno. Natomiast wydaje mi się, że... O, poprawiłem znowu rekord, już 527 jestem. Ja nie wiem, jaki to jest w ogóle, czekaj. 25138, 23598, jak oni to poprawili? Aż tak. Dobra, dokończę swoją myśl, bo się gubię we własnych myślach. Wydaje mi się, że tutaj wszystko powinno zadziałać jak Bóg przykazał, natomiast...
To jest tylko Minecraft i to są tylko ludzie, którzy znajdą zawsze jakiś sposób, żeby tego Minecrafta zepsuć. I zazwyczaj są to za każdym razem nowe sposoby, więc... Czasami nieuzasadnione trochę pretensje do nas są, że my nie potrafimy w serwery Minecraft, nie? Bo gdyby to było takie proste, że to raz się naprawi błąd i już jest do końca istnienia w porze, to wszyscy tak, by mieli swoje serwery Minecraft. Tak, niestety to jest tak, że jeden błąd się znajdzie, to zaraz... Ten naprawiony ten błąd stworzy nowy. Może nie tyle co błąd stworzy nowy, ale upierdliwi ludzie i tak sobie znajdą trzy inne sposoby, żeby uprzykrzyć życie. Także to... Dokładnie tak. Tak. Ale naprawdę robimy co możemy. Dobra, ale przejdźmy do Trackmania 2020 i powiedz, dlaczego nie, ją kochasz. Nie, to był dobry temat. Właśnie, żeby nie było tego mowy o Trackmania 2020, bo znaczy to musimy jeździć, to już nie musimy o niej rozmawiać, absolutnie. Powiedz mi, za co tak naprawdę kochasz Trackmania 2020? Co ci się najbardziej w niej podoba? A właśnie, wymień trzy pozytywne cechy Trackmania 2020. Czy jesteś w stanie to zrobić? No to jest dla ciebie teraz challenge, no. Całkiem szybko się odinstalowuje. No. Tak. To pierwsza, jakie są pozostałe dwie? Nastała taka niezręczna cisza, co nie? Mogę sobie pojeździć? Myślę, co by tu jeszcze wymyślić. To ja może wymienię trzy pozytywne według mnie cechy. O, wiem, jest druga pozytywna cecha. Nie szpleci mi mojego konta Steam. Twoją obecnością. Nie ma na Steamie. Tak. Znaczy nie, jest chyba na Steamie, ale myśmy kupili na Epiku, coś takiego. No, jakoś tak. Kupili. Właściwie ona jest za darmo. No, ale ten i, to, i to jest to nasze za drogo, ale... Mówisz, tak. Że w tym przypadku za darmo to nie jest uczciwa cena? Nie, absolutnie. Będę ci dopłacić, żeś to grał. Tak. To kupuje się właściwie chyba już na Ubisoftie, to się chyba dokupuje ten pakiet, nie? Jest to possible. Także, no. Tak. I to tyle z pozytywnych? Więcej grzechów nie pamiętam. No i o, ma ładny napis na początku, taki różowy z serduszkiem. O tak, na początku trasy, tak. Tak ma? Taki napis? No. A nawet przy każdym checkpointie chyba nie też ma. Nie zwróciłem uwagi. No widzisz. Natomiast widzisz, w ogóle nie zwracasz uwagi na pozytywy tej gry, naprawdę. Ja właśnie zwracam uwagę i na przykład mi się graficznie ona podoba, po prostu. A mi się właśnie nie podoba, jest przesadzona. Zbyt kolorowa, zbyt cukierkowa, po prostu, no nie. To mnie jakoś tak to nie przeszkadza. Podoba mi się, aha, ten napis, dobra, ten różowy napis, very shorty. No. Yeah, very shorty. Tak yeah, jest. Yeah. Mi się podobie jako po prostu całokształt, jako gra, natomiast uważam, że ta kolorowość przeszkadza troszkę w jeździe. Nie zmienia faktu, że podoba mi się jako produkt całościowy. I właśnie zajął 8 miejsce, to jest, ej. To nie jest najgorzej. Jest 17. Jak na grę, której kompletnie nie ogarniam jeszcze ciągle, to jest nie najgorzej, no. To jest nie najgorzej. Jednak wolę Sonika. A Sonic też pożogra. bo wy jeszcze Sonic nie wiecie, ale jutro, nie? Jutro będzie, tak. Jutro będzie Sonic and All Star Racing. Wracamy do starych klimacików. Które dawno, dawno temu najstarsi górale i najstarsi ten brodacze Purposza pamiętają, że była taka gra, natomiast powiem, zdradzę wam tylko tyle. No, starego mistrza jest trudno pokonać, nie? Tak, no cheaterów się zawsze trudno pokonuje. Nawet bym powiedział, że na tym odcinku jest to niemożliwe, żeby pokonać starego mistrza. Tak się pochwalę i wam zaspoileruję jeszcze przed tym. Ale spoko, nowy w grze deptał ci po piętach. Dobra, już nie zdradzajmy za dużo, tak, ja już wystarczająco zdradziłem. Nie powiedziałem, kto nowy w grze, tak. No tak, bo to trudno domyślić. No, hello, no a na sumie tak, bo oni nie wiedzą, co nam się działo. No tak. Dokładnie. Natomiast jeżeli wam się spodoba Soniczek na nowo, to myślę, że będziemy więcej tego nagrywać. Ja jestem, głosujcie, żeby ten Sonic zastąpił Trackmania 2020. Nie, no tak, to na pewno nie, ale jako dodatkowa seria to jestem... God damn it.
gotów to nagrywać dosyć często, bo ja się na niej świetnie bawię. Nie wiem jak ty, ale... No ja też. Kurde. Kurde, lata mi tu normalnie śmigłowiec jakiś obok okna, non-stop. Słychać go? Hihopter? Nie, ja go nie słyszę, hihoptera. Nie hiphopter, tylko śmigłowiec. Hihopter! Pasikopter, kasikopter, nie wiem, bo nie helikopter, no. Czemu Kasi? A co Kasia ma z tym wspólnego? A czemu Hela? No ale właśnie to jest nie po polsku helikopter, więc... No, to, jest to po polsku będzie basikopter i o. Helikopter, helikopter! Swojego czasu trochę żygliwie mi się robiło, kiedy słyszałem tą piosenkę o sekundę, prawie poprawiałem, kurde. No, stopy. Jakie życie jest niesprawiedliwe. Bardzo. So much. Ja nie dojechałem, Kulfon musi jechać w Trackmanie 2020, no sama czysta, niewymuszona niesprawiedliwość na tym świecie. Mhm, absolutnie. No teraz gorszy. Alem to zjebał, alem to zjebał. Złoty medal jeszcze, ale... Siódme miejsce na razie. Natomiast jedna rzecz, która mi tutaj faktycznie się nie podoba w tej części, to ale to też już nie zależy od samej części, tylko od serwerów, na których gramy, że te plansze mają po 7 punktów. Tak. Że wolałbym mimo wszystko krótsiejsze trochę. Ciekawe, czy są jakieś serwery. Może ktoś się zna na rzeczy i powie, czy są jakieś krótsiejsze serwery. I właśnie, może podpowiecie nam, które są takie fajne, lolowe, które mają 4,5-5 minut na planszę. Byłoby w porze. 492 loto. No ładnie, Marcinie. Jestem z ciebie zadowolony. Bardzo ładnie. Nikt cię nie chwali, kurwa, to chociaż ja cię pochwalę. Ja mam 580, także. Chujowo. No. Ale ja się dzisiaj nie jestem w stanie skupić na jeżdżeniu, bo jest zbyt gorąco, żebym się był w stanie skupić i to się po prostu nie da, no. Dobra, złej baletnicy to i tam bla bla bla. Zawsze samogrywentator włączyć na drugi bieg, ale wtedy go może być słychać. 417 lokal rekord. Ej, coraz lepszy w to jestem, piąty, w tym momencie piąty w tabelce. No proszę, i 11. Jest dobrze. Jestem poniżej, jestem w pierwszej 50, to jest dobrze. Oczywiście na mapie, nie w tym. No, nie w lokalsach. Nie w lokalsach, no, jestem w pierwszym 1000. Szanujmy się. Zadowolony. No oczywiście. Natomiast coraz bardziej się przyzwyczajam do tej fizyki jazdy tutaj. Tak, bo ty trenujesz, kurde. Tak. Na live'ach i... Tak, tak. I myślałem, że poprawię. A nie, poprawiłem. Ty już mnie zepchnęli na siódme miejsce, co za chamy i prostaki, bydlaki, w ogóle to za chujowa gra. Mówiłem. No, ale wiedziałem, że tak będzie, on nie miał śpiworka. Myślisz, że ktoś jeszcze pamięta, o co chodzi? Tym? Nie wiem, ale to niech szukają, jak nie wiedzą. No to taka w sumie nasza młodość, nie? Taka. No, tak, to... Ja wiedziałem, że tak będzie. Aha, oni nie wzięli śpiworka, aha. Wiedziałem, że tak będzie. Kurde, znaczy to był straszny cringe ta pioseneczka, ale było zabawnie wtedy. No i ci Halama to w ogóle taką abstrakcją leciał, że... Znaczy, bo on dorabiał tych w ogóle zwrotek później, to już na co występ to dorabiał kolejną zwrotkę, więc tam... Tak. Ale w ogóle jego kabaret był takim totalnym abstrakcją. Szczególnie jak temat kurczaków wlatywał. Nie, no tak, no pan Mietek z Chociul był, tak. Tak. Najlepsze, że w Chociule to obok mnie były, bo ja w Świebodzinie chodziłem do szkoły i w ogóle mieszkałem, to Chociule były zaraz obok, tam był dom dziecka na przykład w Chociulach, w którym moja mama za młodo pracowała. O. Natomiast ogólnie Halamy, powiem ci prywatnie, jakoś nie przepadałem za nim, ale to tylko i wyłącznie z jakichś tam pół zawodowo, pół prywatnych przyczyn. Mhm. I kolejny raz poprawione i 337 lokal, no kurde, ja jestem coraz lepszy w tę grę. Miałem z nim leciutką spinę w pracy, wiesz? Pracy? Tak. No nieważne już gdzie i nieważne z jakiego powodu, bo za dużo mogę powiedzieć po prostu i ktoś sobie może połączyć kropeczki, natomiast był moim klientem. I miałem z nim leciutką spinkę i powiedział... W ogóle wywrzeszczał w firmie. A do dzisiaj uważam, że on po prostu nie zrozumiał czegoś i żądał czegoś, czego nie miał w umowie. Mimo, że mu przedstawiłem, nieważne.
Natomiast wywrzeszczał na środku naszej firmy, że nagrał nas kabaret i w ogóle, i że zobaczymy, popamiętamy sobie i tak dalej. I ja takie, serio? Przepraszam, i znowu nagrał? Po młodzieżowemu powiem, mrozi? Nagrał? Nie. Szkoda. Jakbyś zrobił reklamę. No tak, ale to takie, takie to było strasznie z tyłka, nie? Takie wiesz, grożenie, że No słuchaj, to tak samo byś ty groził komuś, że go na YouTubach obsmarujesz, no. No tak, no. Tak byś pewnie zrobił. Tak, jak na przykład jeden tutaj jegomość taki, on będzie wiedział, o kim mówię, bo coś tam, no odwalił ostatnio znowu, więc do niego napisałem z grzeczną prośbą o zaprzestanie działań powiedziałem mu, żeby oglądał jutrzejszy odcinek, to zrozumie coś. A chodziło o to, że dostanie on bana, bo on banol poleciał dla wszystkich, nie? Mhm. Na serwerze. I on pierwsze co, że mnie obsmarujesz w swoim filmie? Ja mówię, tak kurwa, ja nie mam nic innego do roboty, tylko wiesz... Ej, no w sumie Minecraft dla dorosłych. Nie, no ale to były już skrajne przypadki, umówmy się, że tam wiesz, że ta. Jeżeli... Może on się już przeraził Minecrafta dla dorosłych właśnie, że tam wyląduje, nie? Jeżeli ktoś, że tak powiem, wylądował w Minecrafcie dla dorosłych, a był na przykład po prostu graczem albo użytkownikiem YouTube'a albo coś, to musiał być już skrajny przypadek jakiegoś dzbaniarstwa, wiesz, na potęgę po prostu. I zmieszczę to? Nie zmieszczę, wywaliło mnie i dobra, no i dobra, no i co? Ale szósty, ej! Kurde, no pnę się, co prawda... Trupach do celu. Powiem tak, na czwartym miejscu nie podoba mi się, nie podoba mi się. Natomiast... Czemu? A, no. No. Czemu? No. Bo nie ma dżemu. Na trzecim miałby się obrócić 90... O nie, to inne kolegi. Nie, dobra, zupełnie. Nie. No to byłoby... Czekaj, jakby obrócić 90 stopni... Nie wiem nawet. Holandia? Nie wiem. Chyba Holandia. Tak mi się wydaje. Nie ma takiego kraju jak Holandia. Jest Holondek zdrój? Tak. No, teraz są Niderlandy, tak? No. No, Kogosera tak. Nie grasz, no tak, przecież Holandia oficjalnie się nazywa teraz Nederlandy. No możliwe, tylko bardziej czy Holandia dalej nie ma swojej flagi, czy po prostu... A nie wiem, to nie ja wiem. Się nie znam zupełnie, więc... Czy nazwę kraju zmienili, bo się Holandia źle kojarzyła, więc... Jak się źle kojarzyła? No... Że z zielonym? Tak. Się kurwa zajebiście kojarzyła, no, o co im chodzi? Ja też tak myślę, nie, ale... Oni stwierdzili, że się to źle kojarzyło i że Nederlandy się tak nie będą kojarzyć. Jakieś dziwne ludzie tam są. No nie? Totalnie dziwne ludzie. Jedno z moich marzeń takich, bo powiem szczerze, że... No bo mogę powiedzieć, jeżeli czegoś nie robiłem, że nie robiłem tego nigdy i chciałbym właśnie pojechać do holu i spróbować, bo tam jest to legalne i przynajmniej wiem, że jak kupię to w jakimś... cywilizowanym miejscu, to nie dostanę jakiegoś gówna, które mnie tak. zabije. No to racja. Więc... Kiedyś takie jedno z moich małych marzeń to pojechać właśnie i spróbować, no tak... No to już, live'ik i zbieramy na wyjazd. Live'ik na wyjazd do holu, żeby do coffee shopu pójść. Tak, dokładnie. Kurde, to ja nie wiem, na co więcej muszę zbierać, na coffee shop czy na wyjazd? Na coffee shop, no wiadomo, nie? O, kulfanik, jaka ładna pozycja, gdzieś ładnie to dojechał. Yeah. Nam się tutaj rozkręca, kulfanik. 564 lokal, to jest spokój, to nie jest żaden wynik, proszę cię. Tylko bierzmy pod uwagę, że nieco więcej osób tutaj jeździ niż na naszym serwerze. No troszkę więcej. Więc wiesz, to też... Ja w ogóle mam już złoty medal i mam 664 miejsce. Bardzo jestem zły w tym momencie, że to nie jest 666. Albo 69. 69. Dobra, poprawiam i chyba cię wyprzedzę w tym momencie. I chyba nawet na pewno cię wyprzedziłem i mam 515 local record. I to już... Wiesz co, tutaj... Bycie w pierwszej 500 to jak u nas na serwerze bycie w pierwszej setce, mam wrażenie. Tak, coś tego pokroju, no to racja. Także tak już nie za dobrze, nie za źle, nie? Tak już jest okej. Ja w ogóle słyszałem, że jeden jegomość narzekał na Honposza.
serwer upadnie, że do dupy i tak dalej. Ale nie będę mówił kto, nie? Ale on będzie wiedział, że to on. Kto tak narzekał? Jest taki jeden, nie? Że serwer upadnie? Tak, że hun poszedł, długo upadnie, bo ten... Ale czemu upadnie? Bo nie ma mapek nowych, za mało mapek jest, nie ma kto mapek dodawać, nie ma adminów. No dobra. Jest taki jeden, on wie, o kim mówię. Ale wiesz, co jest najśmieszniejsze? Że na tym serwerze nikt nie zarabia, my tylko wydajemy. Jest on tylko for fun. Nie jest nawet podpięty pod żadną firmę. W sensie, w jaki sposób ma upaść? Bo jak będziemy tam jeździć sami we dwójkę, to on dalej będzie. Bo no dla nas właśnie, żebyśmy sobie mogli ponagrywać. Ale ludzie mają niektórzy ból dupy, ja pierdolę, ale wiesz, że to jest nawet zabawne, że jak bardzo musimy być dla nich kimś ważnym, a oni dla siebie muszą być nikim, że chce im się tracić czas na takie kurwa dyskusje, wiesz, to jest taka rozmowa jak, ja jakbym miał z nim rozmawiać na ten temat, to twoja kariera upadnie, bo... A w sumie to kurwa mam w dupie, dlaczego upadnie, bo mam ciebie w dupie, więc co mnie to kurwa obchodzi, niech upada albo niech rośnie, wyjebane mam. Nie? A ich to interesuje, że serwery upadną, że my już nie będziemy mieli widzów i tak dalej. To musimy być naprawdę ważnymi osobistościami dla nich, tak. Że im się chce w ogóle na takie rzeczy tracić czas. Ja myślę, że nawet jesteśmy ważniejsi, my, dobra, no wy jesteście ważniejsi niż politycy, nie, no bo... Politykami się nikt nie przejmuje, czy ich no walał, czy nie, a tutaj kurde, no. Żeby ci się tylko noga powinęła, nie? No dokładnie, także no, mnie to bardzo cieszy, ja dziękuję serdecznie wszystkim przejmującym się, bo to znaczy, że macie spierdolone życie i mnie to bawi. Nie no, żartuję sobie oczywiście, bo ja też za mocno w tym momencie jadę. Natomiast ostatnimi czasy mam niejasne wrażenie, nawet patrząc na scenę YouTube'ową czy live'ową gdzieś tam na innych serwisach i tak dalej, to im się jest bardziej kontrowersyjnym i wyzywa swoich widzów, tym się ma lepsze zasięgi. No, więc, to jest ciekawe, nie? Więc powiem tak, sprawdźmy to. Wy chore zjeby moi widzowie. Nie no, dobra, jajami, nie? Ale to jest, mam... Takie wrażenie, że jest coraz większa tendencja do tego, żeby właśnie, że jak ktoś nie jest zjebem, to jest boomerem od razu. Wiesz, o co chodzi? Tak. Takie dzisiaj trzeba ale być... Ale bo to jest, ja myślę, że to rozchodzi się o to, że teraz wiesz, wszędzie ta poprawność i tak dalej, nie? No. Ciebie tylko nie było, no wiesz, nic się nie może obrazić, bo zaraz pójdzie do odwiedziny w kratkę. I ludziom tego brakuje, nie? Żeby ich ktoś tyrał, nie? I to przez to wy chuje, wy zjeby. No. To mówię do wszystkich tych, którzy tego potrzebują. Cała reszta nie jest chujem i zjebem. Pozdrawiam. No, napiszcie, czy jesteście chujami i zjebami, czy nie. Przepraszam. Chyba no nazwałbym ten odcinek Jesteś chujem i zjebem, ale coś czuję, że nie przejdzie ten tytuł. Jak to jest dokładnie ocenzurować? Myślę, żeby to mogło przejść. Widziałem takie tytuły na YouTube'ach ocenzurowane, podobne to z brzydkimi słowami w tytule. Nie, napiszę w tytule Jesteś chy i zje, drogi widzu? Tak. Kurde, nie no to... Najlepsze, że założę się, że już część, zanim obejrzy odcinek, mnie styra w komentarzach. Tak, będzie gównoburza. Będzie gównoburza i dobra! I fajnie w sumie! No i dobra! No i jedziemy, taki będzie tytuł, no. Oczywiście. Właściwie kulturnie by się dało napisać, że obrażam widzów na przykład tytule, nie? Nie, ale obrażam widzów to takie wiesz. To, ale to już... tak nie ugryzie właśnie jak tak, jak już pociśniesz tak samym tytule, jak już zaczniesz ich jechać, nie? Dokładnie. Natomiast pozdrawiam wszystkich, którzy tego nie potrzebują z całego serduszka. No jeśli ci to nie potrzebują, to pewnie żonaci to. To słyszą to na co dzień? O Jezu. A dlaczego nie mężaci? Co ty od razu mówisz, że ja kobiet nie mam na widowni? No, znaczy się myślę, że one to nie potrzebują. One to po prostu same sobie zafundowują, tak? A może lubią, wiesz, jak takie ostrzejsze zabawy, no nie? A chyba, że tak.
No. To ty, kobiety też napiszcie, czy lubicie takie ostrzejsze zabawy. Jezus. Co za zły odcinek w ogóle. Dajcie kajdanki z futerkiem i takie tam, nie? Nie? A, kajdanki z futerkiem, zrozumiałem kajdanki z skuterkiem, tylko trochę mi, wiesz, w kontekście nie leżało, nie? A, no tak, 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 tak. Kajdanki z skuterkiem i mówię, kurde, ale co z tym skuterkiem? Co, do przywiązać kajdankami do skuterka? Tak! I zapierdzielać ile wlezie. No, tak, to w sumie, oj, nie zmieściłem. Ale i tak, szósty, znowu, także... A już 11, znowu. Ej. 387 lokal, bardzo ładny, bardzo ładny. Dziękuję wam serdecznie, moje drogie... Zjeby. No właśnie, to chciałem powiedzieć. Przepraszam, i do następnego odcinka, trzymajcie się, pa pa. Nara.